Hejo, tu Dominika i w dzisiejszym filmie podzielę się z Wami moimi ulubionymi polskimi youtuberami. Koniecznie napiszcie w komentarzach poniżej, jacy są Wasi ulubieni youtuberzy, takie Wasze top 5. Ta moja dzisiejsza top lista jest dość zróżnicowana. Praktycznie każda osoba spośród tych youtuberów jest wyjątkowa. I również materiały, które znajdziecie na tych kanałach, są bardzo różne od siebie. I jeszcze dodam, że kolejność nie jest przypadkowa, bo ustawiłam tych youtuberów w kolejności malejącej, jeśli chodzi o liczbę subskrybentów na ich kanałach. Pierwszego twórcę, który znalazł się na tej mojej liście top 5 polskich youtuberów, chyba nie trzeba przedstawiać. Pewnie nawet większość z Was się domyśliła, kto to może być. Jest to Krzysztof Gonciarz. W związku z tym, że na pewno znaczna część z Was już go zna, już go ogląda, to powiem Wam tylko, dlaczego ja to robię, dlaczego ja lubię filmy Krzysia. Przede wszystkim uważam, że Krzysztof jest naprawdę bardzo dobrym operatorem i jego vlogi po prostu tak przyjemnie się ogląda. Dodatkowo ma naprawdę świetnych montażystów, co sprawia, że każdy vlog to jest tak naprawdę kolejny film, kolejne dzieło filmowe. A dodatkowo jest on naprawdę bardzo inteligentnym facetem i po prostu chętnie mi się go słucha. I Krzysztof ma obecnie 744 tysiące subskrypcji na swoim kanale, tym głównym. I jeśli jeszcze go nie subskrybujecie lub w ogóle na przykład o nim nie słyszeliście, to koniecznie wpadnijcie na jego kanał. Jest on przepełniony naprawdę niesamowitej jakości daily vlogami. Następny youtuber na mojej liście to Langusta na Palmie, czyli ojciec Adam Szustak. Co warto tutaj podkreślić, dominikanin. No cześć, bączki! Na jego kanale znajdziecie mnóstwo treści, które są podpięte pod bardzo różne kategorie, bardzo różne serie filmów. I na przykład jeśli jesteście chrześcijaninem, albo ogólnie jesteście osobą wierzącą, to warto czasami wpaść na jego kanał, żeby się dowiedzieć czegoś o własnej religii, o wierze. Ojciec Adam często w swoich filmach porusza, wyjaśnia jakieś takie problemy, z którymi borykają się na co dzień ludzie. Czy to chrześcijanie, czy to ogólnie ludzie wierzący, czy nawet ateiści. I wiadomo, nie musicie mu wierzyć w 100%, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że na tych tematach zna się jednak lepiej niż Wy. Dodatkowo mnie i moją całą rodzinę niesamowicie urzekła seria Dobranocek. I naprawdę bywało mnóstwo dni, wieczorów, kiedy po prostu siadaliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy po kolei kilkanaście takich dobranocek. Są to po prostu bajki, które ojciec Szustak opowiada właśnie wieczorową porą. I oczywiście każda z tych bajek ma na końcu jakiś morał. I są to, no, tak jak słyszycie, bajki, ale są one skierowane naprawdę do każdego człowieka i są niesamowicie mądre. Także jeśli nigdy nie słyszeliście o Languście na Palmie, koniecznie wpadnijcie na jego kanał. Znajdziecie na nim również mnóstwo innych materiałów, o których nawet tutaj nie wspomnę, bo zabraknie czasu. I obecnie ojciec Adam ma na swoim kanale 314 tysięcy subskrypcji. Kolejny kanał, o którym dzisiaj tutaj powiem, to Sfilmowani. Kanał ten prowadzi zazwyczaj dwójka osób, czasami jest również trzecia osoba albo jakiś gość. I wszystkie treści u nich na kanale poświęcone są filmom i serialom oraz ich recenzjom. I osobiście uważam, że są to naprawdę rzetelnie robione recenzje i sama mam tak, że jeśli chcę wybrać się na jakiś film, to często na początku obejrzę recenzje Sfilmowanych właśnie tego filmu. I prawdę mówiąc, bardzo często na podstawie ich opinii w ogóle decyduję, czy wybrać się na dany film, czy też nie. Sfilmowani mają na ten moment 116 tysięcy subskrypcji, cały czas się prężnie rozwijają, a jeśli chcecie im w tym pomóc, koniecznie wpadnijcie na ich kanał. Oczywiście wszystkie kanały podlinkuję w opisie. Czas na już ostatnich dwóch youtuberów, o których dzisiaj powiem. I są już to youtuberzy, którzy mają poniżej 100 tysięcy subskrypcji, chociaż oczywiście ja uważam, że powinni mieć ich znacznie więcej. Czwartym kanałem na tej mojej dzisiejszej liście jest Patax, czyli inaczej Patryk Drzewiecki. Jest to kanał prowadzony przez bardzo młodego chłopaka, teraz dopiero pisał matury, ale jest to naprawdę niesamowicie mądry koleś. W swoich filmach przeważnie po prostu dzieli się ze swoimi widzami jakimiś przemyśleniami na dany temat. Często porusza sprawy bardzo aktualne, a dodatkowo
widać też w tych jego filmach takie jego zacięcie, taką pasję do po prostu tworzenia filmów. I obserwuję go już od jakiegoś czasu i wiem, że bardzo chce iść do szkoły filmowej. Ja oczywiście życzę mu tego z całego serca oraz życzę mu, żeby jego kanał się coraz prężniej rozwijał. Obecnie Patryk ma 13 tysięcy subskrypcji na swoim kanale i myślę, że jak wpadniecie na ten kanał, obejrzycie parę filmików i na pewno się do niego przekonacie, to pomożecie mu w dalszym rozwoju tego kanału. Oczywiście nie zaszkodzi, jak napiszecie mu w komentarzu, że was do niego wysłałam, ale to... no nie zaszkodzi. I ostatnim youtuberem, o którym dzisiaj powiem, a tak naprawdę youtuberką, jest Caroline z kanału Made by Caroline. I prowadzi ona typowy booktube, kanał poświęcony książkom. Ale wiecie, Caroline nie jest takim typowym molem książkowym, takim typowym nerdem. Jest ona naprawdę dość szalona i czasami niegrzeczna. Wiem, bardzo dziwnie ją przedstawiam, ale myślę, że jak zobaczycie jej filmy, to się ze mną zgodzicie. Zdarza się jej przeklinać na tych filmach i wiecie, że ja tego nie lubię, ale autentycznie w jej filmach mi to w ogóle nie przeszkadza, bo recenzje książek są naprawdę bardzo przyjemne do słuchania, dodatkowo często niesamowicie zabawne. Sama Caroline, tak jak mówię, jest szalona, ale jest bardzo sympatyczna, także koniecznie wpadnijcie na jej kanał, obejrzyjcie filmiki, może dowiecie się o jakichś super książkach, które warto przeczytać i też możecie dać znać, że wpadliście dzięki mnie. A no i Karolina ma prawie 7 tysięcy subskrypcji na swoim kanale, myślę, że do tych 7 tysięcy spokojnie dobijecie. I to już wszyscy youtuberzy na mojej liście top 5 polskich youtuberów. Przypominam, żebyście pisali w komentarzach poniżej, jaka jest wasza lista top 5 polskich youtuberów. Bardzo chętnie dowiem się o kolejnych dobrych youtuberach. Jeśli ten filmik wam się spodobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę, a jeśli chcecie mnie dalej obserwować, również na innych mediach społecznościowych, koniecznie wpadnijcie na nie. Linki będą w opisie poniżej. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.